Szanowni Państwo, za nami finał Polskiej Futbol Ligi, czyli Polish Bowl 16 w Ząbkach. Wybraliśmy kilka sytuacji z tego meczu, które chcielibyśmy dokładniej omówić. Zapraszamy zatem do obejrzenia już 13 w tym sezonie odcinka Oka Zebry. Pierwsza flaga w tym spotkaniu została rzucona już podczas wolnego kopnięcia otwierającego mecz. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika drużyny odbierającej. Jak widzimy, zawodnik ten upadając na ziemię pociągnął ze sobą zawodnika drużyny kopiącej. Następnie, gdy jego przeciwnik chciał podnieść się z ziemi, został ponownie przytrzymany. Oba te kontakty spełniają wszystkie wymagania faulu za nielegalne trzymanie. Faul jest bardzo widoczny, ma także duży wpływ na akcję, wystąpiło znaczne ograniczenie i drużyna faulująca ma z tego trzymania korzyść. Flaga w tej sytuacji była słuszna. Kolejna sytuacja z nielegalnym trzymaniem. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika. Jak widzimy, zawodnik ten przegrał z obrońcą walkę o pozycję i obrońca miał otwartą drogę do zawodnika z piłką. W tym momencie zawodnik ataku w widoczny sposób chwycił obrońcę za koszulkę i przetrzymał go. Ograniczenie jest bardzo widoczne, faul ma miejsce w punkcie akcji, drużyna ataku ma także z tego faulu korzyść. W tej sytuacji na boisku powinna pojawić się flaga za nielegalne trzymanie. W oglądanej sytuacji na boisku pojawiła się flaga za offside. Sam faul jest oczywisty, jednak chcielibyśmy wyjaśnić, dlaczego sędziowie użyli gwizdków i nie pozwolili rozegrać tej akcji. Otóż zgodnie z przepisami, jeśli obrońca przed snapem znajduje się już poza linią ograniczającą drużyny ataku i ma otwartą drogę do zawodników cofniętych, to akcja nie może się rozpocząć i sędziowie mają obowiązek zagwizdać. Nie ma znaczenia, że nie doszło do kontaktu z zawodnikiem liniowym i żaden zawodnik ataku się nie poruszył. Przepis ten ma na celu ochronę zawodników cofniętych, zwłaszcza rozgrywającego. W tej sytuacji decyzja sędziów była słuszna. Sytuacja z nielegalnym dotknięciem piłki. Oznaczony zawodnik drużyny ataku wyszedł poza boisko w polu punktowym, następnie wrócił w boisko i złapał podanie. Zgodnie z przepisami zawodnik ataku, który samodzielnie wyjdzie poza boisko, traci uprawnienie do łapania podania. Jeśli taki zawodnik po powrocie w boisko jako pierwszy dotknie piłkę, to ma miejsce faul, nielegalne dotknięcie. Być może ktoś zastanawia się, dlaczego side judge i back judge rzucili na boisko czapki. Otóż w ten sposób oznacza się wyjście uprawnionego zawodnika ataku poza boisko. Flagi rzucane są dopiero w momencie, gdy taki zawodnik jako pierwszy dotknie podanie do przodu. W przeciwieństwie do akcji z kopnięciem, w przypadku podań, sam powrót w boisko nie jest jeszcze faulem. Na koniec sytuacja, w której decyzja sędziów z boiska została zmieniona po interwencji wideo judge'a. Jak widzimy, zawodnik łapiący podanie złapał piłkę mając kolano na ziemi i akcja powinna zostać zatrzymana w momencie złapania. Jednakże w meczach z wideo judge'em, jeśli sędziowie na boisku mają jakieś wątpliwości, na przykład co do momentu, w którym zawodnik uzyskał kontrolę nad piłką, gdy podnosił się z ziemi, to mają obowiązek nie zatrzymywać akcji. Po zakończeniu akcji istnieje możliwość zweryfikowania decyzji sędziów. W tej sytuacji, tuż po tym jak akcja się zakończyła, doszło do komunikacji sędziów na boisku z video judge'em. Video judge zainicjował analizę tej sytuacji
i ostatecznie decyzja z boiska została słusznie zmieniona. To wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kontaktu w przypadku wątpliwości. Dziękujemy także za całą pierwszą część sezonu. Przed nami około miesiąc przerwy od futbolu na polskich boiskach. Do usłyszenia zatem w połowie sierpnia.